A tak zawsze coś tam się uratuje. Coś na początek do picia? Do picia poproszę może wodę. Woda! Woda. Diabelskie jacuzzi czy leśna sadzawka? Czyli co? Gazowana czy nie? Nie, bez gazu, bez. Bez gazu. Czyli leśna sadzawka. Dobrze, to poproszę tę sadzawkę. A czy może być ta sadzawka zimna? Sadzawka skuta lodem. Dobrze? Coś do jedzenia? Na pierwsze poproszę może rosół. Co takiego? Rosół. Gdzie pan tam wypatrzył rosół? No właśnie nie ma. Oczywiście, że nie ma. A to dania kuchni polskiej, to i nie ma rosołu? Proszę pana, to nie jest jakiś bar u Ziutka czy u innego psiutka, tylko karczmo oberża w Lęgarnia Smaku. I u nas nie ma zup, co najwyżej są polewnice. Dobrze, w takim razie, czy jest może taka polewnica rosół? Jeśli nawet wśród naszych polewnic jest i taka, która smakiem i konsystencją przypomina rosół, to na pewno nie nosi prymitywnej nazwy rosół. Tak samo jak ja nie nazywam się kelner. A jak się pan nazywa? Jadłopodawca. Dobrze. W takim razie, panie jadłopodawco, co to jest za polewnica? Przedbitewny wzmacniacz woja. Pomidorowa. A pobitewne pobojowisko? Flaki. A pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki? Rosół. Dobrze. To poproszę tę pierwszą dywizję. Całym zdaniem. Poproszę pierwszą dywizję imienia Tadeusza Kościuszki. Bo by pan dostał bez makaronu. A... Przepraszam, a dlaczego ta pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki to jest rosół? A gdzie się sformowała pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki? W Sielcach. Jaka tam płynie rzeka? Oka. Co pływa w rosole? Czyli... Jasna sprawa, czyli to pewnie będzie grochówka, tak? Tutaj z grochu powstałeś i w groch się obrócisz. Tak. Jedzmy, ale pamiętajmy o rzeczach ostatecznych. W końcu wszystko, co zjemy, i tak ostatecznie... Coś na drugie? Na drugie poproszę tak. Schabowy, ziemniaki, kapusta. Ale będzie zgadywania? Jak tam jest schabowy, po waszemu? Nie wiem. Jak to pan nie wie? Na pewno pan wie. Wiem, ale milczę w 13 językach. No tak się będziemy bawić jak idioci? Proszę pana, nie po to ktoś siedział całą noc w pocie czoła, wymyślając wszystkie te nazwy, aby pan teraz tu przyszedł i bezceremonialnie, grubiańsko te wszystkie nazwy zlekceważył i zignorował. Kto to wymyślał? To bez znaczenia. Wola, ja się nie będę jakoś źle zastanawiał, czy ten głupek z drugim głupkiem pod jeszcze głupszymi nazwami pana ukrywał. Jestem zdumiony. Widzę, że pan przyszedł do nas się tylko bezmyślnie nażreć. Wola, to jest 146 pozycji. Ja się nie będę zastanawiał godzinami, bo jestem głodny. Dobry klient, dobry. Szukaj, szukaj, szukaj. No to dolegliwość pijanego wieśniaka? Wątróbka. Tuchaj, bej na palu? Szaszłyk.
Bohun na palu? Też szaszłyk. To tamto szaszłyk, to szaszłyk? Tamten był drobiowy, ten jest wieprzowy. Krowa? Krowa w Budapeszcie. To jest gulasz, tak? Placek po węgiersku. Czekaj pan. Podeszwa w piachu? A! Ha! Schabowy w panierce. Ha! Dobrze! Tak jest. To poproszę te podeszwę w piachu, bo bym dostał bez piachu. Nie wiem, skąd w pana głosie ten triumfalny ton. No tak się składa, że podeszwy wyszły. Nie! Tak! Była wycieczka z Olkusza, wszystko zjedli. Jak nie schabowy, to poproszę mielony. Wracamy do gry. Przysmak bez depilacji. Golonka. Pod łóżkiem chorego kasztelana? Kaczka. Coś dla prawdziwego smakosza. Biuro rzeczy znalezionych? Mielony. Dobrze. Matko, jedyna, tyle czas. Co za osioł? Udało się! Zadowolony pan jest. Tak. A jeszcze ziemniaki i kapusta. Zacznijmy od ziemniaków. Szukamy w dodatkach, ułatwię. Połowa Ryszarda? No. Ryż. Ryszard. Jurand w bramie? Frytki. Dlaczego jurand w bramie to frytki? Pędził ślepy, nie zauważył kratownicy. Czekaj pan. Chwila, chwila. Polne gamonie! A, nie! Ziemniaki to polne gamonie. Łatwe! Łatwe! To muszę zmienić. A, bo już też tam cholera. Siedziałem w nocy, wymyślałem, to wszystko już 23 była. Jeszcze przylazła taka koleżanka, tam gitarę tylko zawracała. No i jak tam z tą koleżanką coś tego? Nie, nic nie było, tylko się nagadałem, herbatę opiłem. No jak pan jej takie rybusy wymyślał, co ma robić, to nie. Jak jest głupia, to niech spada. Dobra, to już kapustę panu doryję, bo tutaj kucharz osiwieje się, nie doczeka. A jakby była kapusta po waszemu? Zielony donosiciel. Wszystko, tak? Tak, nie? Jeszcze chciałem alkohol. Alkohol? To pan mi nie podpowiada, ja już wiem, o co chodzi. Poproszę. Gul, 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 gul. O, gul, 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 gul. To jest piwo, tak? Indyk. Tylko się pan ośmiesza. To nie ma sensu. Proponuję panu pocałunek na zapleczu. To się jednak trochę za mało znamy. Tak się nazywa drink. Wódka i taka zielona woda z Biedronki. Ha. Nie, bo ja myślałem, że my na zapleczu, pan w tym stroju z piórem, matko jedyna. Zlituj się pan. Poproszę pocałunek na zapleczu. Z języczkiem? Proszę, proszę? Ze słomką? Ze słomką? Się przestraszyłem, że pan do tematu wraca. Poproszę pocałunek ze słomką. Całym zdaniem. Wobec tego ja pomogę. Powtarzamy za mną. Bardzo uprzejmie poproszę.
Bardzo uprzejmie poproszę. Kochany panie jadłopodawco. Kochany panie jadłopodawco. No i dalej Pinokio idzie sam. Bardzo uprzejmie poproszę. Kochany panie jadłopodawco. O pocałunek na zapleczu z języczkiem. I po czymś takim pan jeszcze będzie jadł? Na pan zdrowie. Dobra, rozumiem, że to już na pewno wszystko w takim razie. Idę do kuchni, ale zanim to zrobię, muszę pana uprzedzić, iż wszystko w naszym lokalu płatne jest z góry, gdyż wszystkich naszych klientów traktujemy jak potencjalnych złodziei. Wobec tego spytam teraz o formę płatności. Karta czy gotówka? Jako że zwitków papierowych mi nie stanie, zabulić ci muszę plastikowym osielcem. Znaczy, ponieważ nie ma pan ze sobą tyle gotówki, to zapłaci pan kartą. Już ci! A pomykajże, chyżo! Do gotowalni! Iżby tam jadłosprawiacz piorunem obiadynie co nagrzmocił. Mam iść do kuchni i pośpieszyć kucharza, tak? Bimbruj! Wełniana istoto! Czyli? Pędź, baranie!